Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj krótki news dotyczący aktualizacji aplikacji DJI Fly. Mamy już wersję, która nazywa się 1.2.0 i co ciekawe, wspiera ona już Mini 2. Jest to nawet dedykowana aplikacja, która ma tutaj swój podtytuł Supports DJI New Small Aerial Photography Drone DJI Mini 2. I co jest ciekawe też, słuchajcie, że wprowadza kilka cech, między innymi to, że działa w iOS-ie pod iOS-em już 14, czyli faktycznie nowsza aplikacja i kompatybilna z nowymi telefonami, ale my dzisiaj nie rozmawiamy o iPhone'ach, nie o 12. Więc jakie cechy ma ta aplikacja DJI Fly 1.2.0, ta wersja? Przede wszystkim nowa funkcjonalność to jest Quick Transfer. Jeżeli połączysz drona poprzez Wi-Fi, czyli Mini 2 będzie można połączyć poprzez Wi-Fi z urządzeniem mobilnym i można ściągnąć szybciej pliki z prędkością 20 MB na sekundę bez użycia aparatury, czyli ciekawa sprawa, i mamy bezpośrednią możliwość transferu plików z drona do urządzenia mobilnego, czy to jest telefon, czy tablet. Druga funkcjonalność, jaką mamy, to jest polepszone zdjęcia, funkcja, która polepsza zdjęcia, i aplikacja automatycznie polepsza jakość zdjęć, kiedy te zdjęcia są ściągane, tak? Mamy dzięki temu jaśniejsze, bardziej wyraziste kolory i żywsze detale, przynajmniej tak jest określone tutaj w drugim akapicie opisu naszej aplikacji. Trzecia funkcjonalność, o której się mówi, to jest Trim Download Function, czyli możesz najpierw przyciąć sobie klip do danych rozmiarów z całego filmu wideo na przykład i ściągnąć tylko to, co Cię interesuje, na swój telefon czy na tablet. Nie musisz ściągać całych plików i ich przycinać już na tablecie, tylko możesz sobie z aplikacji bezpośrednio ściągnąć ten plik. To, o czym mówimy, to są funkcjonalności, które dotyczą Mini 2. Z tego wynika, że dla Mavica R2 na przykład one nie będą dostępne, czy dla mini wersji pierwszej. Natomiast to, co jeszcze trzeba powiedzieć, że jest parę rzeczy, które już starałem się odpalić razem z Maviciem R2, i na przykład, co ciekawego, pokazywał mi tryb Cine Smooth, tak? Czyli tryb C zamiast trybu Tripod T. To była ta jedna ciekawa rzecz. To, co pokazuje jeszcze, to jest ikona po prawej stronie na dole, ikona, która pokazuje symbol drona, kontrolera i telefonu, w jaki sposób się łączymy, i widać, że właśnie Mini 2 będzie miała tą funkcjonalność. Jest też oczywiście zdjęcie Mini 2 już w tej aplikacji. To jest tyle. Teraz, jeżeli chodzi o ceny i to, co mogę Wam powiedzieć z informacji, które dowiedziałem się na dzisiaj, to są oczywiście informacje nieoficjalne. Cena Mini będzie wysoka, stosunkowo wysoka, porównując do Miniaka pierwszego. Wersja Basic ma kosztować w sklepach u nas, i jest ten dron już w sklepach w Polsce, 2200, a jeżeli chodzi o wykonanie combo, ma kosztować nawet 2900, czyli widać, że te ceny są dosyć wysokie. Ja podlinkuję Wam też, podam link do sklepu DJI.com, gdzie kupuje się w Niderlandach, czyli bezpośrednio z dawnej Holandii ten dron przybywa do nas. Można sobie też odliczyć tam VAT, jest taki wniosek, formularz. Ja zwykle tak robię. Jeżeli zdecyduję się na zamówienie Mini 2, to właśnie poprzez sklep DJI.com czy DJI Store, ze względu na to, że mam punkty afiliacyjne, to jest pierwsza rzecz, a po drugie nie muszę tego VAT-u odprowadzać na tym etapie, i tak to wygląda. Słuchajcie, także jesteśmy na progu, o drugiej w nocy będzie wiadomo już więcej, na dzisiaj, na teraz. Tyle, co wiedziałem, przekazuję Wam i pozdrawiam serdecznie. Napiszcie w komentarzu, czy decydujecie się na zakup nowego Mini 2, a jeżeli tak, jeżeli nie, to dlaczego, a jeżeli nie, to jakie są Wasze rozterki, czy jakie są wahania. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Cześć!